Hej, w tej części pokażę Wam produkty do pielęgnacji, które już zużyłam, które zalegają tutaj u mnie w pojemniku i już mam ich dosyć, więc nagrywam teraz ten film, żeby się po prostu tego pozbyć. Tutaj gdzieś na górze Wam dam Wam odnośnik do części pierwszej, denko kolorówkę. No i zaczynamy, to będzie troszkę nie po kolei, bo mam tego za dużo, ale tak mniej więcej może sięgnę. Zużyłam już wiele opakowań odżywki Organixa Brazilian Keratin Smooth. I kiedyś jak zrobiłam sobie właśnie prostowanie keratyną, to stwierdziłam, że warto o te włosy dalej zadbać i kupiłam odżywkę z keratyną. I ta odżywka naprawdę mi bardzo pomogła, wygładza te włosy, nawilża, one niesamowicie pachną. To jest po prostu cudo, jeśli ktoś jej jeszcze nie próbował, to musicie. Kupiłam ostatnio mojej znajomej, jest bardzo zadowolona, bo rozjaśniała sobie kilka razy włosy i też dosyć je zniszczyła i mówi, że no czuje różnicę. No i poleciłam też wielu znajomym, moja siostra też jej używa i też wiem, że bardzo ją sobie chwali. Po prostu grzechem jest jej nie spróbować. I z tej samej firmy mam też Keratin Oil. Tutaj mam szampon, ale odżywkę też używałam. I powiem Wam, że to też jest fajny produkt, ale już nie powala tak bardzo na kolana jak poprzedni. I z racji tego, że na te odżywki zazwyczaj są promocje tak 3 w cenie 2 albo połowa ceny i tak dalej, to one są często wykupione i trzeba na nie polować. I mam tutaj 3 sklepy, w których mogę je dostać i zdarza się tak, że nie widzę, ich nie ma. I właśnie raz kupiłam sobie, z racji tego, że tamtych odżywek nie było, L'Oréal Paris Elvive coś tam. To jest na przetłuszczające się włosy i suche końcówki. Tu się świeci tutaj. Muszę Wam powiedzieć, że byłam w szoku. Byłam w szoku, że ta odżywka jest taka dobra. Oczywiście nie jest tak dobra jak tamta z keratyną, ale też jest rewelacyjna. I też po niej włosy były bardzo mięciutkie i bardzo łatwo się rozczesywały. Czyli bardzo fajna alternatywa, jeśli nie mamy, nie możemy kupić tamtego. I wtedy po tej keratynie, kiedy dbałam też tak bardzo o te włosy, to sięgnęłam po Regenerum i to było moje odkrycie roku. To Regenerum naprawdę regeneruje, naprawdę. Już przy samym myciu, dziewczyny, które rozjaśniają włosy, to wiedzą. Jeśli umyjemy te włosy i jeszcze nie mamy odżywki na włosach, to te włosy przypominają jeden wielki kołtun i jeden wielki sznur. I malutka garstka tej odżywki i te włosy po prostu ożywają. Coś niesamowitego, coś, w co warto zainwestować, chociaż wydaje mi się, że to inwestycja nie jest duża, bo to kosztuje około 15-16 zł, jeśli się nie mylę. Tutaj w Anglii, w polskich sklepach, gdzie nigdy też sprzedają i takie opakowanie kosztuje 5 funtów. Czyli raz na jakiś czas można sobie kupić i na przykład raz w tygodniu sobie nałożyć to Regenerum na włosy i potrzymać za 20 minut. Bardzo fajna sprawa. Co ja tu jeszcze mam? Przejdę może teraz do płynów micelarnych. I tutaj nie płyn micelarny, tylko tutaj mam płyn do demakijażu z Garniera do zmywania wodoodpornego makijażu. Dobry, ale nie najlepszy. To był płyn dwufazowy, oczywiście nie powiedziałam, że jest do wrażliwej skóry. Dobry, ale nie najlepszy. Lepszy od tego jest płyn do demakijażu z Nivea i to jest rewelacja. To też jest, to jest do wszystkich rodzajów typów skóry. Też dwufazowy i tutaj niewiele trzeba nalewać go na wacik, żeby on rozpuścił mi nawet mój eyeliner rozrobiony z kropelką Purine. Czyli no po prostu świetny. Wszystko ląduje do kosza. I tutaj miałam jeszcze inne z Blendy, ekspert czystej skóry, odżywczy dwufazowy płyn do makijażu oczu i ust z olejkiem arganowym. I przykro mi, ale ten płyn nie robił nic. On tylko mazał. Ja nie wiem, nie wiem, po prostu no nie, nie sprawdził się u mnie, no szkoda. Używałam go do takich makijaży SFX, wiecie, jak robiłam sobie coś z lateksem. I musiałam, na przykład na ręce miałam i nie chciałam tego tak bardzo odrywać, to lałam sobie mnóstwo tego na wacik i przykładałam, żeby coś tam się rozpuściło. No ale to nie robiło nic.
I tak samo nie robi nic naturalny oliwkowy płyn micelarny. Jeszcze tutaj mi lata, bo użyłam go kilka razy i stwierdziłam, że nie warto. On nie kosztował wiele, bo takie opakowanie to jest 50 ml, kosztowało 3 zł, ale to nie robi nic. Nie sprawdziło się u mnie kompletnie. Ląduje do kosza. Zużyłam już też wiele opakowań peelingu do twarzy Sand Eyes. Nie wiem, jak to się czyta. To jest do skóry wrażliwej. To ma wygładzić i rozjaśnić tak jakby skórę. Nie wiem, czy rozjaśnia, ale na pewno wygładza i na pewno oczyszcza. Jest rewelacyjny, bardzo gęsty, bardzo treściwy i bardzo drobne drobniusie, takie drobinki, prawie jak taki piasek w sobie ma. Jak wyjeżdżam na wakacje, to kupuję sobie taką miniaturkę, żeby mieć go przy sobie. Dla mnie świetny. I dalej zużyłam też krem ogórkowy z Ziai do cery normalnej, tłustej i mieszanej. I ja po prostu lubię kremy z Ziai, no uwielbiam je. Zużyłam ten, nie mam już opakowania, ale zużyłam taki do cery naczynkowej, też był rewelacyjny. Teraz za poleceniem znajomej kupiłam sobie krem arganowy i to jest po prostu magia. Lubię te kremy. Wiele kremów mnie uczula, jeśli je tylko nałożę na twarz, to od razu mi się mega czerwieni i bardzo piecze. Ziaja nic takiego nie robi, po prostu lubię. Zużyłam też krem pod oczy Stopy. To jest krem nawilżająco łagodzący, takie maleństwo. Ja go wygrałam w jakimś tam konkursie kiedyś, Visage.pl, coś takiego. Faktycznie łagodzący, takie uczucie chłodzenia pod oczami. On jest bardzo delikatny, treściwy. On jest chyba z naturalnych składników, tak mi się wydaje. Roślinne składniki, dobrze mówię. Bo on po prostu tak wyglądał, on taki ciemny, taki dziwny, no ale bardzo fajny. Niestety tutaj nie mam możliwości, żeby go znowu kupić. Zużyłam już też prawie, ale mogę go dodać do zużytych, olejek. W sumie go nie zużyłam, ale zaraz wam o tym powiem. Evre Revita Permite i miałam jeszcze wcześniej ten arganowy. Uwielbiam te olejki, one są po prostu świetne. Wiecie jak to jest, skóra czasem się na nas gniewa i potrzebuje większego nawilżenia, coś tam nam wyskoczy. I to są olejki, które właśnie idealnie nadają się na takie wysuszone miejsca. Bardzo lubię też nakładać sobie czasem ten olejek pod oczy. Kropelkę tego olejku też można dodać do kremu i nałożyć sobie jako taką maskę na twarz. Nawet no jest po prostu mnóstwo opcji, w jaki sposób możemy te olejki wykorzystać. Jest chyba jeszcze Magic Rose, ale nie jestem pewna. A ten olejek raz używałam przy demakijażu, jakiegoś takiego ciężkiego makijażu, właśnie do jakiejś charakteryzacji. I niestety na zlewie zostawiłam go tak. I rano wchodzę do łazienki, on leżał w zlewie i zostało właśnie troszkę więcej go było, bo już troszkę go zużyłam. No moje koty szalały w nocy, no i coś tam niestety przewróciły, no szkoda. Szkoda, no ale trudno. Skusiłam się też na maskę i to jest, nie wiem czy to nie jest francuska, bo widzę tutaj takie, nie wiem, Dior. I to jest maska, którą nakładamy na twarz minutę i ma nam po prostu oczyścić twarz. Ta maska wygląda jak taka glinka. Ile tu było saszetek? 4. Tutaj były 4 saszetki. I to, co ta maska robiła na twarzy, to było coś niesamowitego. Muszę ją sobie kupić jeszcze raz. Przy nakładaniu na twarz czułam, jakbym przykładała sobie taki gorący opatrunek do twarzy. To było coś śmiesznego, bo ona tylko, jak ją wyciskałam na rękę, to tego nie było czuć, ale ona tylko po kontakcie z twarzą, taką zwilżoną z wodą, ona ogrzewała tą twarz i to tak w zasadzie ma sens, bo skoro ona była ciepła, to otwierała pory i dlatego mogła tę skórę nam oczyścić. Musicie spróbować, ona nie kosztowała dużo, nie jestem pewna, 4 albo 5 funtów, czyli no funt za saszetkę można się skusić. Już bliżej niż dalej. Zużyłam też masło kakaowe, balsam do ciała. Fajnie nawilża, pięknie pachnie na lato, idealnie na lato. Zużyłam już też wiele opakowań płatków do demakijażu z Bootsa. Z Bootsa, wyprodukowane specjalnie dla Bootsa. I tutaj było ile? Tutaj było 40 płatków do demakijażu w takim malutkim opakowaniu.
I te płatki idealnie sprawdzają się na podróż, bo wiadomo, podróż samolotem troszkę ograniczana, chyba że weźmiemy sobie duży bagaż, ale mówię tutaj o podręcznym. Ogranicza nam jednak ilość produktów płynnych, jakich możemy ze sobą zabrać, a te płatki są nasączone olejkiem. One są mega tłuste, mega cieniutkie, ale jednym płatkiem spokojnie możecie zmyć do makijaż na jednym i na drugim oku. I takie płateczki zawsze ze mną podróżują, bo to jest po prostu świetna alternatywa. Szybko zmywają ten makijaż, oczywiście po demakijażu takim musimy umyć twarz, bo wszystko mamy tłuste, ale tak czy siak to są świetne płatki do zmywania ciężkich makijaży. No oczywiście z lekkim sobie też poradzą, no bo jakby inaczej, ale jeśli robimy bardzo ciężkie makijaże, tak jak mówiłam, że ja sobie robię kreski eyelinerem jeszcze rozrobione z tym płynem Duraline, no to już zmyć takie coś jest ciężko, a te płatki też sobie świetnie z tym radziły. No i ostatnia rzecz, również mogę ją zaliczyć do pielęgnacji, suplement diety, skrzyp Optima, skóra, włosy, paznokcie, 80 kapsułek. I te kapsułki bierze się dwa razy dziennie, nie potrafię brać regularnie żadnych tabletek. Zaczęłam sobie w końcu wykładać wieczorem jedną tabletkę zawsze na lusterko i kiedy się maluję, to ją widzę i wiem, że ją muszę wziąć. Ale tak czy siak założyłam jakieś efekty. Nie przykładam jakoś uwagi do kontrolowania mojej diety. Nie odżywiam się zdrowo. No i po prostu muszę zadbać o skórę, o wszystko po prostu jeszcze jakoś od środka, skoro wiem, że no po prostu nie odżywiam się jakoś zdrowo, wiem, że nie dostarczam tylu witamin i składników odżywczych, ile powinnam, więc fajnie po prostu się wspomóc takimi tabletkami. I z tej pielęgnacji niby dużo, ale jednak wiem, że jest mało, bo po prostu no zapominam, żeby wyrzucać te opakowania do pudełeczka, żeby Wam je później pokazać, ale tak czy siak mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. I to było na tyle. Piszcie, czy używałyście tych kosmetyków, jakie macie odczucia i czy polecicie może coś innego. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!